Cześć, mam na imię Magda. Cześć, ja mam na imię Przemek. Jesteśmy małżeństwem od 19 lat, wychowujemy 2-nastoletnich chłopców. W 2017 roku ogłosiliśmy Jezusa naszym Panem i Zbawicielem. Nasze wcześniejsze życie małżeńskie i rodzinne było, patrząc tak z boku, bardzo poukładane. Poświęcaliśmy sobie dużo czasu, wspólnie spędzaliśmy wakacje, chodziliśmy na spacery, opiekowaliśmy się wspólnie naszymi dziećmi i właściwie wszystko robiliśmy wspólnie. Wydawało się, że jest wszystko ok, natomiast dzisiaj widzimy, że tak nie było, że brakowało w tym wszystkim takiej pełnej szczerości. Mieliśmy zaburzoną hierarchię wartości. Każdy z nas na pierwszym miejscu stawiało siebie. Później były dzieci. Małżonek był na samym końcu. Nie było w tym wszystkim w ogóle Pana Boga. I przez to nasze relacje były takie przesączone egoizmem, rywalizacją. Dopiero po kursie Nowe Życie, jaki odbył się w naszej parafii w 2017 roku i cyklu niedziel ewangelizacyjnych, ogłosiliśmy indywidualnie Pana Jezusa naszym Panem i Zbawicielem. Zaprosiliśmy Go do naszego życia, do naszego serca. I taka decyzja pozwoliła nam zaprosić Go również do naszych relacji małżeńskich, do naszego domu, do naszych relacji rodzicielskich. Po ogłoszeniu Jezusa naszym Panem i Zbawicielem zmieniła się nasza hierarchia. Postawiliśmy Pana Boga na pierwszym miejscu, później współmałżonka, a później dzieci. Dzięki temu uległy zmianie nasze relacje. Przestaliśmy rywalizować, przestaliśmy wytykać sobie błędy. Pojawiła się większa przyjaźń, zrozumienie, akceptacja. Zyskało na tym też również nasze dzieci, ponieważ jesteśmy w stanie im teraz okazać więcej cierpliwości, zrozumienia, ze spokojem podejmować różne wyzwania, które gdzieś w życiu nam się pojawiają. No właśnie ta rywalizacja i ten egoizm był takim największym minusem naszego życia. Dzisiaj widzimy, że wszystko właściwie, co robiliśmy, robiliśmy poniekąd dla siebie. Nawet to, że zmyliśmy naczynia po śniadaniu, to zrobiliśmy to po to, żeby współmałżonek to dostrzegł, żeby powiedział: ach, jaki ty jesteś super, jaki ty jesteś wspaniały. I dopiero Pan Jezus, otwierając nasze serca, pozwolił nam zrozumieć, że nie ma już mnie, że jesteśmy my jako jedno, że wszystko, co robimy dla siebie nawzajem, to robimy dla naszego wspólnego dobra. Pokazał nam, że na pierwszym miejscu jest umieranie dla siebie. I chwała Panu za to wszystko.